I co żeś, drogi Andrzeju, tak naprawdę tutaj uczynił? Uczynił. No dobrze, no jest książka. To może ja zacznę, bo to trzeba najpierw podziękować przede wszystkim kolegom z oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie za pomoc w wydaniu tej książki. Też Zbyszkowi Piszczako za rysunki piękne. To jest zbiór 50 moich wywiadów sprzed napisanych w ciągu dwóch ostatnich lat, 2019-2021. Twarze olsztyńskiej estrady, czyli to jest takie pojęcie bardzo szerokie. To jest z ludźmi, którzy po prostu występują na scenie, środowisko olsztyńskie też szeroko rozumiane, bo to nie znaczy, że tylko z Olsztyna, z regionu. To są artyści, ja tak będę powiedział, to są wywiady z twórcami, artystami, kompozytorami, autorami tekstów. O, tyle. Ja może przedstawię swojego gościa, bo troszkę się napisałem. A to proszę cię uprzejmie. Pozwolić, skoro się przygotowałeś, to czymś właśnie. Nawet dostałem autoryzację tej sylwetki. No to dobrze. Więc proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli do końca, z kim rozmawiamy, chociaż myślę, że Andrzej już się napije. Sam bardzo dobrze przedstawił, ale Andrzej Zbigniew Brzozowski to przede wszystkim olsztynianin, a przełomem polonistyki, co słychać w mowie i piśmie. Nie tylko dziennikarz, ale również autor piosenek, satyryk, felietonista, tak, i publicysta prasowy nawet. Był współtwórcą, liderem zespołu Kaczki z Nowej Paczki. Płyty Kaczek można nabyć razem z książką tam przy stole. W komplecie są. W komplecie oczywiście. W swoim dorobku ma wydanych, uwaga, 12 płyt długogrających z własną twórczością. Oraz dwa tomiki wierszy satyrycznych. Jeden z tomików również znajduje się na tymże właśnie stole. Jest to członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, co widać, ale również Związku Autorów i Kompozytorów ZAKR, Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów ZAIX, Stowarzyszenia Autorów i Wykonawców Polskich AWP oraz Związku Zawodowego Twórców Kultury. Dużo tego. Czy sylwetka się podoba? Proszę? Czy sylwetka się podoba? Odpowiadam. Tak, no to wiesz, tak się przy okazji takich spotkań można się czegoś o sobie dowiedzieć. To jest bardzo ważne. Andrzeju, nie ukrywam, że dla mnie to jest również zaskoczenie, bo po raz pierwszy widzę książkę na oczy. Wcześniej widziałem wersję elektroniczną. Przyznam się, że ja też. Także mamy podwójną premierę dzisiaj tej książki. Kilka miesięcy temu, bo Andrzej jest twórcą też wywiadów między innymi z dziennikarzami nie tylko naszego województwa, ale z całej Polski, również mnie męczył w takim wywiadzie i każdy wywiad, on na końcu okrasza anegdotą. A z racji, że to mnie wymęczyło strasznie, żeby jakąś anegdotę ciekawą wymyślić. To chciałbyś się zrewanżować. Chciałbym się zrewanżować i taką anegdotę na dzień dobry również od siebie usłyszeć. Na początek. No było tego z anegdotami, to jest proszę Państwa tak, że i to wiem też od swoich rozmówców, że nie wszystkie są do powiedzenia publicznie. No ale oczywiście się przygotowałem i znalazłem. Ale jesteś już samych swoich, więc spokojnie. Ja wiem. Znalazłem taką jedną. Dość odległe to były czasy, bo rok 85 bodajże, kiedy zespół Kaczki z Nowej Paczki, tu się trochę pochwalę, zdobył Grand Prix na Osecie. To były ogólnopolskie spotkania estradowe, tam piosenka o Bolku i Lolku, którą migał Andrzej Rojek, niestety już świętej pamięci, dostała od dziennikarzy nagrodę Złotego Gwoździa. I jak mówię, było to w Rzeszowie. I taki bankiet po całych tych prezentacjach, wszystkich po tym festiwalu, odbyło się w znanym w tamtym czasie rzeszowskim klubie Bohema. I wspólnie z Andrzejem Rojkiem, udając się na ten bankiet, w drodze z hotelu do klubu Bohema, odwiedzaliśmy po drodze różnego rodzaju takie przybytki, gdzie mogliśmy sobie spożyć przysłowiową lampkę szampana, świętując zwycięstwo. I kiedy dotarliśmy do klubu Bohema, no to już byliśmy w bardzo dobrych nastrojach. Oddawaliśmy okrycia do szatni i pan szatniarz spojrzał na nas i takim bezpretensjonalnym głosem zapytał: gdzie? No chcieliśmy się zachować w podobnym tonie, że mieliśmy już, jak wspomniałem, dobre humory. Spojrzeliśmy na siebie z Andrzejem i mówimy: my tu. A on do nas mówi: nie. Wy dzisiaj tu. Nie.
spojrzeliśmy z pół do siebie z Andrzejem, mówimy, jak to? Ja i on dzisiaj tu nie? A on mówi, tak. Ty i on dzisiaj tu nie. No, na co my wyjęliśmy koperty i mówimy, bardzo pana przepraszamy, ale my tu mamy zaproszenie. Na co pan zbystrzał? Wstał z krzesła i mówi, jak ja bardzo panów przepraszam. Naprawdę, bo wiecie panowie, tutaj takie różne łajzy przychodzą. Jak państwa słyszą, brawa bardzo serdecznie. No, także zawsze człowiek się coś o sobie może dowiedzieć ciekawego. Andrzej jest kopalnią tego typu anegdot i ciekawostek, ale pomówmy na początku chwilę o tej książce. W zasadzie to musi być naszym głównym motywem. No, przede wszystkim. A że wszystko ma swój początek, to na początku muszę właśnie o to zapytać. Gdzie i w którym momencie swojego życia zrodził się w twojej głowie pomysł na wydanie tego typu pozycji i rozmowę właśnie z przedstawicielami warmińsko-mazurskiej estrady? Bardzo dawno, bo jak już wspomniałeś, ja podobne wywiady robię z dziennikarzami ze środowiska dziennikarskiego, przedstawicielami, bo to nie tylko dotyczy dziennikarzy, ale również realizatorów dźwięku i tak dalej. I robię to od roku już 2005. Wcześniej robiłem taki cykl w Nowym Życiu Olsztyna Twarze Melpomeny. Dotyczyło to aktorów Teatru Jaracza plus dziennikarze. Robiłem też taki cykl Kurtyna w górę właśnie ze środowiskiem artystycznym. Ale wywiady mają to do siebie, że one się szybko deaktualizują, jeżeli chodzi o tematykę. Bo część zespołów ulega rozwiązaniu. Część zespołów kończy swoją działalność, zostają jednak twórcy. Dlatego też w większości musiałem te wywiady w ciągu ostatnich 2 lat powtórzyć, dlatego że tamte sprzed 15 czy 10 nawet lat straciły swoją aktualność. I postanowiłem z tą myślą, żeby wydać to w formie książkowej, wcześniej publikując to w Nowym Życiu Olsztyna, właśnie te wywiady przygotowałem. Też jakieś musiałem zrobić sobie ramy, może nie tyle czasowe, ile no, wybiórczo to potraktować, dlatego że no, środowisko olsztyńskie, szeroko bardzo rozumiane jako region, jest bardzo różnorodne i stylistycznie, bo to od rocka poprzez kabaret, poezję, poetów, pisarzy, rysowników, na przykładzie właśnie Zbyszka Piszczako. Nawet jest tutaj kolega, który jest Łukasz Ogonowski, jego sylwetka, który jest prestigitatorem, znaczy takim sztukmistrzem. Też nie wszyscy o tym wiedzą, że to są ludzie utytułowani, dlatego że Łukasz wygrał, był w 10 programu Mam Talent. Dużo tu jest takich postaci, które właśnie gdzieś się zaznaczyły, nie tylko w sensie, że coś robią artystycznie, ale również, że to jest poparte jakimiś nagrodami, nagraniami płytowymi. Żałuję, żałuję, że mogłem to zrobić, ale wracając do tego, że żałuję, nie ma tutaj wywiadu z grupą Vader, nie ma tutaj wywiadu z Shannonem, to jest taka znaczy olsztyńska, ale grupa grająca folk celtycki. I nie ma wywiadu z Grzechem Piotrowskim. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze zawsze z nimi można wywiady zrobić, bo to są wybitni twórcy, ale z drugiej strony uważam, że akurat te 3 postaci czy zespoły są światowej klasy. Grzech Piotrowski to jest uznany na świecie już kompozytor, twórca. Podobnie grupa Vader w oczywiście w swoim gatunku, bo to jest to heavy metal. Ale kiedyś, będąc członkiem Komisji Kultury Rady Miasta w Olsztynie, kiedyś w takiej dyskusji żeśmy ze świętej pamięci Zbyszkiem Rojkiem, który był radnym Olsztyna, uczestniczyli na forum kulturalnym i właśnie nawet radni w Olsztynie nie wiedzieli, że mamy w Olsztynie zespół, który jest światowej klasy. To jest naprawdę czołówka. Wszystkie anglosaskie i nie tylko amerykańskie zespoły jako support występowały przed olsztyńską grupą Vader. Uprzedzasz tak naprawdę moje pytanie, bo chciałem się właśnie teraz zapytać. Kogo nie ma? Kogo nie ma, z kim jeszcze chciałbyś porozmawiać? No to jeszcze zdążę, z kim chciałbym porozmawiać, dlatego że to jakby się, no, to wszystko jest żywe, to wszystko w dalszym ciągu, środowisko jest bardzo prężne i się rozwija. Nawet jak ktoś nie gra w danym zespole, to zakłada zaraz następny. Dlatego ja tutaj potraktowałem generalnie od strony twórców potrzebę do tego zagadnienia.
I tutaj generalnie są nazwiska, dlatego tytuł Twarze Olsztyńskie Estrady, chociaż jest parę zespołów, ale doszedłem do takiej właśnie, takiego wniosku, że w momencie, jeżeli dany twórca jest silnie związany z zespołem, tak jak na przykład Piotrek Sołoducha z zespołem Enej, i on funkcjonuje poza Enejem. Dlatego tu jest z nim wywiad, ale jako grupa Enej. Także tutaj jest chyba dwa czy trzy zespołu Hunter Fest to jest impreza, którą oni robili. Też taka metalowa kapela i też bohaterowie, czyli liderzy tej grupy poza tym zespołem nie funkcjonują. Także jest parę zespołów, ale generalnie są to twórcy. Tak właśnie przykład Czerwonego Tulipana, gdzie nie robiłem jako Czerwonym Tulipanem, ale osobno ze Stefanem Brzozowskim, osobno z Krysią Świątecką, osobno ze Wą Cichocką. Myślę, że tak naprawdę cechą unikalną Twoich wywiadów jest to, że jesteś nie tylko dziennikarzem, ale twórcą kultury właśnie. Możesz z nimi rozmawiać jako osoba ze sceny estrady. Tak, no to żadna lepsza jest tajemnica, że z wszystkich tutaj bohaterów swojej książki znam osobiście, a z wieloma z nich wspólnie występowaliśmy nawet na różnych wspólnych imprezach, czy na jednej scenie, no może nie z tymi kapelami metalowymi czy rockowymi. Także... A chętnie bym to zobaczył, szczerze powiedziawszy, takie połączenie metalowe z kabaretem. Nie, no to zdarzyło nam się jako kaczki w 1983 roku. Braliśmy udział w takim turnieju artystycznym, turnieju muzycznym w sali kongresowej w Warszawie. Było taki turniej Lato z Radiem kontra Trójka. Myśmy reprezentowali wtedy Trójkę, dobrze mówię. I tam właśnie był Lady Punk, był Perfect. Także na jednej scenie występowaliśmy z tymi zespołami i też jesteśmy jedynym zespołem jako kaczki obok zespołu Pawła Kukiza, wtedy to była Aja RL, którzy w Polsce występowali z grupą Madness, taka grupa była brytyjska, przyjechali do Olsztyna na taką loterię Wranglera i właśnie my tam jako kabaret plus Aja RL razem z Madnessem w sali też chyba to była, nie, to była sala jakiegoś hotelu Forum chyba. Czyli takie doświadczenia z rockowcami też mam. To myślę, że brawa się należy do Andrzeja. No ale jeszcze chwileczkę ten temat pociągnę do rocka. No ja jestem w duszy takim no, rockmanem. Kocham tę muzykę, na niej się wychowałem, na klasyce gatunku. I nawet na chyba dwa lata przed śmiercią ze Zbyszkiem Brokiem założyliśmy zespół Starsi Punkowie, gdzie żeśmy zaaranżowali i przerobili na rockowe brzmienia niektóre piosenki kaczek, ale te, które nie mieliśmy w kabaretowym repertuarze, a zostały przez nas napisane. Nie prowokuj, bo myślę, że zaraz publiczność będzie się następnego bisu tutaj domagała. No nie, no tego to nie zagramy, bo to nie jest to. Mówisz, że występowałeś w wielu miejscach, na wielu scenach w Polsce, a czy masz jakąś anegdotę związaną z tym miejscem, z Wrągowem właśnie? Wiesz. Tam to mnie trochę, znaczy nie trochę, no, zaskoczyłeś mnie. No, oczywiście, że tutaj występowaliśmy, nawet sobie przypominam, tylko jakoś tam anegdotę nie za bardzo widzę. Wojtek Malajka, tak dobrze kojarzę, on jest właśnie mrągowianinem. Nas zaprosił, on tutaj robił tak zbiórkę na jakąś chyba szkołę, przedszkole czy na szpital. I chyba dwa razy w amfiteatrze Mrągowie występowaliśmy właśnie z tej okazji. Ale żeby anegdotę jakąś tak, no jakoś sobie nie wiem. Ale przeszłość mrągowska została w ten sposób zarysowana. No tak. Znaczy, no Piknik Country to tutaj jakby jest tutaj główną taką wizytówką. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Oczywiście, że tak. Wywiad z Cezarym Makiewiczem również znajduje się w tej książce. Cezary Makiewicz dzisiaj nie mógł być z nami obecny ze względu na problemy zdrowotne, ale myślę, że również się gdzieś na scenie warmińsko-mazurskiej estrady zobaczymy. No na pewno. Przy premierze, mam nadzieję, że na następnych premierach tej książki, na następnych spotkań autorskich. Natomiast mówiłeś, że jest tu między innymi wywiad z Enejem, jest tu między innymi Hunter, jest Czesław, Czarek Makiewicz oczywiście. Myślę, że tych wszystkich osób nie będziemy zdradzać, bo sylwetek jest z 52. Znaczy ja nazywałem to prezentację, będzie 50 wywiadów, plus jest wspomnienie o Zbyszku Rojku. I też jest wywiad z Tadziem Machelą. To jest jedyny wywiad, który z nim przeprowadziłem z 2005 roku. A czy wśród tych wywiadów znajduje się taka osoba, z którą wywiad szczególnie się w jakiś sposób zaskoczył? No musiałbym, czekaj,
ciekawości. No przeglądajmy w takim razie. Bym musiał zajrzeć, bo tak. Na przykład Krzysztof Zawistowski jest to lider rockowego bandu. No widzisz, i tak to jest skleroza już, bo wiek. I właśnie z Krzyśkiem, jak z nim znaczy nie tyle zacząłem rozmowę, jak zasięgałem informacji, bo zawsze się do wywiadów przygotowuję i to nie jest tylko taka wiedza z Google, ale tak chciałbym też troszeczkę od kolegów zakulisowych rzeczy się dowiedzieć. Więc taką dostałem informację, że Krzysiek jest taki bardzo małomówny. A w sumie gadaliśmy chyba ze 2 godziny. Także to pewne były zaskoczenia, co do niektórych osób. Ale no większość rozmówców no to są gadacze, bo to są ludzie sceny, estrady. To... Oczywiście też jest wiele takich rzeczy, gdzie rozmowa gdzieś tam poszła na boki, jakieś wspominki i tak dalej. I dopiero musiałem naprawić, bo mówię, słuchaj, no mam materiału, bo ja te wywiady nagrywałem, potem sobie odsłuchiwałem, zbierałem to, co mnie interesuje. Ale mówię, słuchaj, no gadamy, mówię, już 2-3 godziny, ale nic z tego się nie może okazać drukiem. Także mówię, wróćmy na właściwe tory. Czyli możliwe, że jeszcze jakiś suplement w dużo zmniejszonej wersji się ukaże? Nie, no być może, bo jak mówię, to środowisko się rozwija, to jest cały czas dochodzą nowe nazwiska, nowi twórcy. Tego jest dużo, a sam się zdziwiłem, bo się tak naprawdę, zresztą jak Państwo zajrzycie do tej książki, to gwarantuję, że połowa nazwisk, dopiero jak zaczniecie czytać, to będziecie mieli pewne skojarzenia. Jesteś dziennikarzem również z wieloletnim doświadczeniem, bo w zasadzie doszukałem się, że początków Twojej twórczości, pracy dziennikarskiej należy doszukiwać się w latach 80. właśnie, między innymi współpracą z audycją satyryczną Obmowa na Trzeciego Polskiego Radia. To była audycja autorska zespołu Kaczki z Nowej Paczki. Prowadziliśmy ją przez chyba 3 lata, było w drugą sobotę miesiąca na zmianę z kabaretem Elita. Bo oni robili tam co drugi tydzień i my też co drugi tydzień. No to była nasza autorska audycja. No. Jeździliśmy początkowo, nagrywaliśmy ją w Warszawie w Trójce, później w Radiu Olsztyn i ona była po prostu tam wysyłana, transmitowana. No ale potem zaczęła się cenzura już na ostro wkręcać do tego wszystkiego. Tak wspólnie doszliśmy do wniosku, że pora kończyć. Myślę, że o polityce tu nie będziemy rozmawiać, natomiast kojarzy się przede wszystkim z satyrą, ale z tego co mi wiadomo, to nie jedyne kuluary twojego dziennikarska, może w ten sposób to nazwę, bo również miałeś audycje i programy związane z jedzeniem. No tak, jak zacząłeś ku, to już wiedziałem, że o kulinariach rozmawiał. Tak, po prostu w Nowym Życiu Olsztyna prowadziłem taki cykl frykasy. Olsztyńskie specjały. Polegało to na tym, że zaczęło się od grona znajomych, potem poprzez tych znajomych do kolejnych znajomych, gdzie gospodynie proponowały swoje takie kultowe potrawy. Ja tam szedłem, no musiałem tego spróbować, miałem tę przyjemność już spróbować, mogłem. I później taki przepis zamieszczałem w gazecie. I realizator prywatnej takiej studia nagrań, Osiński, właściwie jego małżonka, Gosia, wyczaiła mnie właśnie w Nowym Życiu Olsztyna i zaproponowała mi cykl audycji telewizyjnych. To się nazywało... No, jak się nazywało, pamiętasz? Nie pamiętasz. Myślę, że zaraz powiesz. No, zaraz powiem. Jest w ogóle... Wylatuje skleroza jednak, wiesz. To dobrze, że się z tą książką pospieszyłem. I to miałem ten cykl tych audycji takich kulinarnych. Początkowo jakby towarzyszyłem profesjonalnym kucharzom, dopytując się o pewne szczegóły, a potem doszliśmy do wniosku, że można to przerobić na w ten sposób, że będę brał po prostu jakiś przepis, bo każdemu się wydaje, że jak jakiś przepis z jednej książki gdzieś z internetu, to mu nie wyjdzie. No wyjdzie, tylko trzeba się pilnować tego, zrobić. Byłem tego takim przykładem, że przepis od początku do końca z gazety skądś jest do wykonania i będzie smaczny. To jaka potrawa? Palce lizać, obiecać. Oczywiście, faktycznie. No, jeszcze przypomniałem. Potwierdzę. A to dlatego, bo już od paru lat nie robię, dlatego się To jaka potrawa jest twoją specjalnością? Inaczej mówiąc, na jaką potrawę tu wszystkich swoich dzisiejszych gości zaprosisz? Byś zaprosił. Oczywiście, tak, mam taką swoją ulubioną potrawę. I tu się zdziwisz, proszę ciebie, ale to jest babka ziemniaczana.
I to od razu zdaje, naprawdę podaje patent. No to nie jest moje. Proszę zapisywać takie rzeczy. Nie, to jest bardzo proste. Dostałem ten przepis od kucharza takiego z okrętu, czyli to się nazywa kuch, taki gość. I jest bardzo prosty. To jest przepis na babkę ziemniaczaną bez mąki i bez jajek. I połowa gospodyń zawsze, no co pan mówi? No tak. Ziemniaki trzemy, bardzo proste. Na drugiej patelni przesmażamy cebulę z jakimś mięsem tłustym najlepiej, czyli boczek, podgardle i tak dalej. Nie solimy babki, przesalamy tylko tę cebulę z tym boczkiem i z tym tłustym jakimś mięsem. Dużo tego musi być, tej cebuli, tego mięsa. Łączymy to z przetartymi ziemniakami, pieczemy i to jest wszystko. Babka jest tak delikatna, że nawet osoby, które, no Jezu, nie zjem, naprawdę, pół blachy, to do dziecko nawet 8-letnie, takie no, 8-letnie, nie, dlaczego to 8-letnie, ale małoletnie potrafi spokojnie zjeść. To jest bardzo delikatna babka i też się trzyma, dlatego że tłuszcz wiąże, niepotrzebne jest jajko, niepotrzebne jest mąka, przez to ona jest też troszeczkę mniej kaloryczna. Już jakbyśmy do tego tłuszczu, który tam jest w tej babce w dużych ilościach, dodali jeszcze mąkę i dodali jajko. Naprawdę sprawdzony przepis, rewelacyjny. Umówię się w tym miejscu, Karku, bo tak jak mówisz, pamięć bywa ulotna. No, niestety. Mateusz Iwaszczyszyn, Wojciech Sobol, bracia Andrzej i Zbigniew Wrojek, tak? To tak. Pomysłodawcą razem wspólnie z nimi założyłeś. Myślę, że można powiedzieć, nazwać to w ten sposób legendarny zespół Kaczki z naszej paczki, nowej paczki. Skąd pomysł powstania tego zespołu właśnie w tamtych latach, czyli na początku lat 80. No też to żadna tajemnica, części może Państwa jest znana, bo taki zespół Trzeci Oddech Kaczuchy, też kultowy kabaret, który w 81 roku na festiwalu w Opolu zdobył Grand Prix. No i dużo szumu wokół tego zespołu zaczęło się w Polsce dziać. I tam właśnie z Wojtkiem Sobolem zaproponował nam lider zespołu Andrzej Janeczko, abyśmy zajęli się stroną werbalną, czyli tak zwani gadacze. Czyli oni śpiewali, my byliśmy od przyrodników, od takich gadek. I w tym zespole też był Zbyszek Rojek, który aranżował wszystkie piosenki Trzeciego Oddechu. No i tak ze Zbyszkiem napisaliśmy tam swoją pierwszą piosenkę Tankuj do pełna, która znalazła się na, to nie był singiel, tylko taka czwórka, czyli cztery piosenki z jednej, dwie z jednej, dwie z drugiej strony, wydaną przez Tom Press w złotym nakładzie, ponad 200 tysięcy egzemplarzy. No i później Andrzej dostał Janeczko propozycję przejścia do estrady łódzkiej, bo Zbyszek nie chciał opuszczać Olsztyna i po ostatnim koncercie z Trzecim Oddechem w pociągu relacji Łódź-Kaliska, Warszawa Centralna powołaliśmy, w tym składzie wracaliśmy do życia właśnie zespół Kaczki z Nowej Paczki. Czy Państwo pamiętają któryś przebój tego zespołu? Gruba Luśka na przykład, tak? Dziudziu, tak, przede wszystkim Dziudziu. Z tym Dziudziuwem też taka ciekawostka, bo to była piosenka napisana dla dorosłej publiczności, piosenka do kabaretu i któregoś dnia dostałem telefon od Władka Katarzyńskiego, nie pamiętam, ale chyba tak, że słuchaj, w telewizji leci ten Dziudziu wasz. A to był nagrany taki teledysk do takiego programu kabaretowego z Poznania, włączamy kanał 5. I to patrzę, z jakiej okazji, okazuje się, że program 5015. Dzieciaki to wyciągnęły i zaczęły sobie to puszczać. I to się z tego zrobiło dziecięca jakaś piosenka. Stąd potem nasze zainteresowanie programami dla dzieci. Bo też się broniliśmy. Mówimy, gdzie tu, jak kabaret dla dzieci, nie. No ale z tego dziubdziuba jakoś do tych, trafialiśmy do tych dzieciaków. A że ta piosenka zaczęła funkcjonować jakby bez naszej wiedzy, dowiedzieliśmy się kiedyś przypadkowo, graliśmy, już nie pamiętam tej miejscowości, ale wiem, że konferansjerem na tej imprezie był Artur Andrus. Deszcz padał, on nas zapowiedział, wyszliśmy na scenę, zaczęliśmy grać jedną, drugą, trzecią piosenkę i zagraliśmy jako tam kolejną dziubdziuba. I patrzymy, że w tym deszczu, spod arkad, bo to było na takim placu, na rynku, zaczęli wychodzić młodzi ludzie. I bez względu, nie patrząc na ten deszcz, pod estradą, co się stało, żeby jakaś manifestacja czy coś. I zaczęli tam dziubdziuba śpiewać. I tak zwróciliśmy uwagę, że to zaczęliśmy grzebać w internecie, że to się jakaś taka, nieskromnie powiem, kultowa piosenka tylko zrobiła. A myśmy nawet tego często nie grali na imprezach. No to tak, dla dzieciaków. Tak. Także poza nami
ta piosenka zrobiła taką, to można powiedzieć, w cudzysłowie, karierę. Mówiłem, że w książce znalazłeś się ponad 50 wywiadów, ty słusznie mnie poprawiłeś, że bardziej możemy mówić o prezentacjach. I tu mam na myśli postać, którą już ja i ty wymieniłeś w swoich wypowiedziach, czyli świętej pamięci Zbigniewa Rojka, bo prezentacja również tej postaci można znaleźć w książce, ale myślę, że wiele anegdot z waszej nie tylko twórczości, ale chyba śmiało można powiedzieć przyjaźni, tak, mógłbyś opowiedzieć. No tak, to ze Zbyszkiem ponad 30 lat wspólnej pracy na scenie, przyjaźni również poza sceną, też tutaj w książce o tym wspominam, że nawet nie byliśmy znudzeni sobą na tyle, że wspólnie całymi rodzinami wyjeżdżaliśmy przez 20 parę lat na wspólne wczasy do miejscowości Łazy. Koło Koszalina wyjeżdżaliśmy na 2 miesiące. Byliśmy tam zaprzyjaźniony, taki ośrodek. Czyli no, fajnie nam było ze sobą. Jak to anegdotycznie gdzieś kiedyś powiedziałem, może nie tyle, że kochaliśmy te same kobiety, bo też no, oczywiście inną żonę, ale lubiliśmy te same trunki i te same potrawy. Także nigdy tam nie było, że o to chodzi, żeby tam kłótni, co pijemy czy co jemy. Także jak jeden z nas zamawiał, to od razu razy dwa, bo wiadomo, że temu drugiemu też to będzie pasowało. A z nim się wiąże taka ciekawa anegdota, którą tutaj też tam mogę zdradzić, bo tylko jedna akurat w książce jest. Jak byliśmy na 25-lecie zespołu Kaczki z Nowej Paczki w Chicago i Zbyszek tam pojechał w określonym również też celu, aby kupić sobie gitarę. Wypatrzył sobie gitarę, podejrzał ją Stinga, to jest taka klasyczna gitara Yamahy, ona nie ma pudła, to jest takich dwóch pałąków złożona, ale świetna gitara. I ją wypatrzył i przyszedł tam do mnie, mówił sobie: Andrzej, taka sytuacja jest, że nie chcą tej gitary mi sprzedać, bo ona mówią, że jest popsuta i że ja przyjdę i miał pretensje. No więc pojechaliśmy do tego sklepu, no faktycznie, no nie gra ta gitara, nic nie pasuje. Ale Zbyszek mówi: słuchaj, no co tu może być popsute, no cóż tu z elektroniką jest. Nie tak, ale to przyjedziemy do Olsztyna, mam paru kolegów, przejdą, zobaczą, podłączą urządzenia i powinno chodzić, no nic, no co tu może być. No i jakoś udało się tą gitarę kupić za jakieś w ogóle śmieszne pieniądze, bo oni w ogóle na zasadzie, dobra, jak pan chce, niech pan bierze, no basą powiedział. Wróciliśmy tam do znajomych, o których nocowaliśmy i Zbyszek mówi: słuchaj, do swojego brata Andrzeja, mówi: ty masz, bo tu widzę miejsce na baterię taką 9-woltową. A Andrzej mówi: nie jest tutaj gdzieś, bo Andrzej wtedy mieszkał w Chicago przez 6 lat i mam taką baterię. No i wziął, Zbyszek włożył tą baterię tam, gdzie było miejsce. Stryk, wyłącznikiem, gitara działa. No także Amerykanie mówimy to tacy o też. Popsuta, bo nie działała, z jakiego powodu już nigdy nie dociekał.